27 stycznia wspominamy błogosławioną Karolinę Santocanale, dziewicę. Karolina urodziła się w 1852 roku w Palermo w bogatej szlacheckiej rodzinie. Jej ojciec był prawnikiem. Rodzice zadbali o jej dobre wychowanie i wykształcenie. Od najmłodszych lat Karolina prowadziła głębokie życie religijne, a także angażowała się w działalność charytatywną w parafii. Miała 19 lat, gdy czuwając przy swoim umierającym dziadku, poznała księdza Mauro Venuti, który został jej kierownikiem duchowym. Nie zgodziła się na proponowane jej małżeństwo, a jej ojciec nie zgodził się, by wstąpiła do klasztoru. Po kilku latach Karolina znowu przygotowywała się do rozpoczęcia życia zakonnego, lecz znów nie było to możliwe. Miała 28 lat, gdy poznała młodego, sparaliżowanego człowieka, którego zaczęła uczyć katechizmu. To doświadczenie zainspirowało ją do katechizowania ubogiej młodzieży. Robiła to tak interesująco i intrygująco, że dzieci nie mogły doczekać się kolejnego spotkania. Kilka lat później Karolina wstąpiła do trzeciego zakonu franciszkańskiego. Zrezygnowała z wygodnego życia w rodzinnym domu, by służyć ubogim. Założyła zakon kapucynek sióstr niepokalanej z Lourdes, a celem zgromadzenia było kształcenie dzieci i ich wychowanie religijne oraz pomoc ubogim i chorym, także odwiedzanie ich w domach. Otworzyła sierociniec, szkołę z internatem dla dziewcząt oraz przedszkole dla dzieci, których matki były zmuszone do pracy. Starsze dziewczęta przygotowywała do pracy zawodowej. Karolina bardzo dużo się modliła, troszczyła się o piękno kościołów i kaplic. Sama szyła i haftowała szaty liturgiczne. Modliła się za księży, a kandydatom do kapłaństwa pomagała również finansowo. Pod koniec życia cierpiała z powodu różnych dolegliwości, a także z powodu problemów związanych z zatwierdzeniem zgromadzenia. Karolina zmarła w nocy 27 stycznia 1923 roku w Sinisi. Tego dnia od rana przygotowywała wraz z siostrami przyjęcie dla nowożeńców i ich 60 gości, które tego dnia odbyło się w klasztorze sióstr. Została beatyfikowana 12 czerwca 2016 roku przez papieża Franciszka. Módlmy się. Boże, Ty mieszkasz w czystych sercach. Za wstawiennictwem błogosławionej Karoliny Dziewicy udziel nam łaski do prowadzenia życia zgodnego z Ewangelią, abyś mógł w nas zamieszkać. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.